dzisiejszym odcinku będziemy straszyć naszych uczestników, a wygrywa ten, kto utrzyma emocje na wodzy i się nie wzdrygnie. Witamy Was zatem w trzecim odcinku programu Twoje 5 minut. W tym programie uczestnicy rywalizują o miano najlepszego influencera. Stawka jest ogromna, 100 tysięcy złotych i wieloletni kontrakt z ekipą. Kolejny odcinek, zimnica. Prawie bym się do szkoły spóźnił. A co za kartka? Tak. Wojtek powiedział, że jak pokażę mu to, co ja rozpakowałem. Jeszcze raz. Wojtek powiedział, że jak pokażę to, co ja faktycznie rozpisywałem, to mogę zostać. No i jak masz kartkę? Mam kartkę. Ja musiałem przed chwilą trzymać lusterko przez 15 minut. Dobra, 30 sekund, ale było to strasznie męczące i się pokłóciliśmy i teraz maluje się sama odkrócona. Uczestnicy pojechali na halę produkcyjną, by zacząć dzisiejszy dzień wyzwań. Będziecie dzisiaj działać w pojedynkę. Każdy z Was będzie miał do zrobienia zadanie, może i nawet dwa, zobaczymy jak będziemy z czasem stali. I po prostu będzie mógł indywidualnie przejąć władzę i kontrolę nad kamerą. Bardzo proszę, żebyście uważali, słuchali naszych wszystkich wytycznych, bo naprawdę może Wam się coś stać. Wsadzicie gdzieś rękę źle, źle nogę, źle się obrócicie i tutaj to są... To też jest taki test i próba, jak dobrze jesteście w stanie utrzymać te emocje na, wiecie, na łańcuchu, jak zresztą było słychać i po prostu jakoś to fajnie przekazać, a nie zamknąć się w sobie. Chcemy to zobaczyć po prostu, jak działacie pod takim trochę innym stresie. Tego dnia gość specjalny miał opóźniony lot i nie mógł dotrzeć na czas. Zaprosiliśmy więc gościa dodatkowego. Ja mam rebus dla Was, który jest dzisiaj gościem dodatkowym. Jak? O kurde! Wiedziałem, że fajnie jakby Michu wpadł, bo przecież on, słuchajcie, przeszedł to co my. Jest stres? Ale ja w ogóle pierwsze co, jak podjechałem tutaj, nie, to patrzę, stoi ten ambulans przed tym, przed kadą. I ja sobie pomyślałem, Boże, jak dobrze, że to już za mną. Nie? Wydaje mi się, że Michu, mimo to, że nie ma takich wysokich zasięgów jak osoby, z którymi wcześniej się widzieliśmy, to dał nam najwięcej porad, najwięcej rzeczy, które mogliśmy od niego wyciągnąć. Głównie dlatego, że on już wcześniej tutaj uczestniczył, więc dzielił się z nami emocjami, dzielił się tym, co możemy lepiej robić, radami. Macie setki, biorą Was na setki na takie gadanie. Od razu Wam teraz powiem, że wypluwajcie, co czujecie. To jest właściwie... Ta autentyczność jest najważniejsza, zdecydowanie. Najważniejsze jest to, żeby wypluć z siebie, bo ja parę razy zagryzłem język i na przykład żałuję, nie? Co byś chciał usłyszeć, jakbyś był teraz na naszym miejscu, nie? O! Wtedy ten rok temu, a tobie myślę, że to jest najbliższe jednak. Żeby te swoje emocje jednak nie hamować ich, dbać o tą autentyczność, o bycie pewnym własnej osoby, własnej wartości, bo nie bójcie, bo ja się tego bałem i to wam chcę powiedzieć, nie bójcie się po prostu zbierania doświadczenia. Teraz ktoś wam napisze ch**owy film, ale za rok wam ktoś napisze kurde, ale robisz filmy, a jak wyglądały rok temu? Ktoś zrobi na was po prostu edita na TikToku, jak wyglądałeś dwa lata temu, jak wyglądasz teraz i za dwa lata sobie podziękuję, że ty to po prostu robiłeś, a nie, że jesteś dalej w tym samym miejscu, tylko że przykminiasz sobie w głowie, głowa ci już wybucha. Na naszych uczestników czeka mnóstwo strasznych wyzwań, na których każdemu mogą puścić nerwy, a ich zadaniem jest o tym na bieżąco opowiadać i nie dać się wystraszyć. Zapraszamy na naszą salę tortu. Boże. Co jest ty? Najpierw chodźmy tutaj, bo chciałem wam pokazać, to są projekty, które miały być na Ekipa to nosi i generalnie niektóre są niewykorzystane, niektóre są wykorzystane. Ja znalazłem. To piękne, nie? To było wytłumaczenie, o co dzisiaj będzie chodziło tak naprawdę, czyli o to, żeby się nie wystraszyć. Dzisiaj waszym zadaniem będzie trzymanie tych właśnie emocji na sznurze. Ja bym chyba chciał, żebyście wybrali sobie sami, w czym chcecie wziąć udział. No i oni się wybiorą i zrobiliśmy tak, że w ogóle tam nie będzie. Dobra, bardzo dobry pomysł. Ja generalnie jestem przerażona, bo wystarczy, że ktoś klaśnie i ja już po prostu mrugam oczami. Najbardziej przeraża mnie ta kula, bo boję się, że jakby ta konstrukcja nie jest w stanie tego wytrzymać. Stwierdziliśmy, że łóżko wygląda najgroźniej, ja stwierdziłem osobiście, bo robimy dzisiaj to wszystko indywidualnie, także jestem tutaj. Ja chcę tylko powiedzieć, że jestem mega leszczem i większego leszcza nie widzieliście. Podczas przygotowań do pierwszego wyzwania na plan zdjęciowy dojechały donaty Doty Donuts, które będą nam potrzebne w przyszłych konkurencjach. Pola, Kasia i Oliwia, wy w takim razie idźcie tam. Nie, jakby ja nie chcę umrzeć. Olek, ty też dawaj. Ja? Tak. Nie, płacę, nie chciałam tylko tego.
no chodź. Nie mogę. Ale jak mówicie, że macie duże odszkodowanie, ja bym w ciemno w to szedł, no. No ale ja easy mogę umrzeć. Easy money. No to rodzice to robią. Moim kosztem? I zostaliśmy po prostu wyrobieni. Perfidnie. Tak, perfidnie, że w dzisiejszym odcinku chodzi o to, żebyśmy trzymali nerwy na wodzy, a myślę, że zdążyliście zauważyć, że ja nie trzymam nerwów na wodzy, więc to będzie przekomiczne dla was, a przerażające dla mnie. Wyobraźcie sobie, że jesteście na odcinku, tak? Ktoś z waszych znajomych robi coś tutaj dziwnego, no i wy mu jakoś tam, nie wiem, kibicujecie. Wiecie, jak to działa, także ja wam zostawiam kamery. Ja. Jak widzicie, jest to strasznie ciężkie. Ej, ale ja na 100% się wzdrygnę, jakby nie ma opcji, że tak nie będzie. Nawet ja się na 100% popłaczę, to jeszcze... To jest taki mocny test psychy. Tu się okaże, może ktoś, po kim się nie spodziewaliśmy, nagle w ogóle, wiecie, będzie sztywny. Znaczy, oby nikt sztywny po odcinku się nie był. Jedna osoba miała problem podnieść tą całą konstrukcję, także jest to naprawdę ciężkie, więc... Jak umrę, to za was, nie? Macie to wygrać, kurde. Ten program cały z Ostrawy. Chciałabym powiedzieć, że przełamuję lody, bo jestem, kurde, pierwsza ze wszystkich na czymkolwiek. Jak widzicie, nasza koleżanka z drużyny właśnie idzie jako pierwsza w ogóle ze wszystkich tutaj tortur i... Poświęciła się najukochańsza, trzymamy za nią kciuki. Myślę, że wy się pośmiejecie. My mamy szansę na to, że umrzemy, ale... Ej, nie wiem dlaczego, ja się bardziej stresuję, jak Polka tam idzie, niż jak na myśl, że ja muszę się tam położyć. Ale chwilę! Chwilę, ja wam powiem. Dobra, pola gotowa? Pola twardo, dawaj! Gotowa? No, no. Trzy. Nie mrygnęło. Niektórzy nie mają sobie aż takich emocji. Niektórzy są większymi koksami niż no. My, także... Giga czar, Pola, giga czar. Po prostu rękami tak, nie? Koniec po prostu. To jest taki stres, że sobie nie wyobrażacie. No, to jest zwolnione tempo, jak to leci, nie? Ej, aż mi się nogi uginają, nie? Mam paru faworytów i na ten moment bardzo ciekawym charakterem dla mnie wydaje się Pola. Pola! Idę cię pomóc. To jest niesamowite, dlaczego uczestnicy nie reagują, a ja się trzęsę. Fajne jest takie ukłucie adrenaliny wtedy, no jak to leci, to jest świetne. Poczekajcie, bo to ja wam mówiłem, a teraz wy wytłumaczcie w takim razie w ogóle, o co chodzi widzom. My będziemy siedzieli na tym krześle, które tam jest. I będą rzucać w nas kulą, żeby to szkło się rozbiło. Bo mamy tutaj dwie warstwy szyby jakby. Ta jest pierwsza, a z tej strony jest druga i w sumie jest jakby twardsza. Może to plexi? Ja jestem na przykład mega, mega, mega zdenerwowana. Jezu! Ale to nie była konkurencja, to nie była konkurencja! Łuki mnie oszukał! Nie, no, jest! Cały czas nie wolno się wystraszyć, nie? Naprawdę? No na tym polega ten odcinek, myślałem, że wytłumaczyłyście widzom. Nie wytłumaczyłyśmy. Widzowie, chyba właśnie dowiedzieliśmy się pewnego plot twista. Się okazuje, że co jakiś czas wybuchają tutaj dziwne, niewiadome nam skąd balony. I z tego, co Karol teraz powiedział, prawdopodobnie one też biorą udział w tych torturach, także ich też nie możemy się wystraszyć. Ej, przyszli ratownicy, to już chyba przestaje być zabawne dla mnie. Czuję mega spięcie, jestem mega spięta. Nie mogę się robić, ale no. To jest strasznie mocne. My, kochani, mamy taki super pomysł. Genialny generalnie. Żeby to wymieniła właśnie Miśka. Żeby po prostu też tu straszyć wszystkich wokół. Wzajemnie, no, nawzajem. No co? I mi się wydaje, że Oliwka to będzie naszym pierwszym celem, bo jest taka skupiona dobra, tam. To chodźmy, podejdziemy. No. Oliwka! Jezu! Nie! A widzisz, się udało się! Mają mnie. Dzień dobry, zapraszam. Siadaj. Tak, ja od razu. Ja też to widziałem, ale nie spodziewam się, że zadziała. Że zadziała, no nie spodziewam się, wiesz? Ma w jednym rękawie swoją prawdziwą rękę, a w drugim ma wsadzoną sztuczną. I on pewnie będzie myślał, że to jego. Ciekawe, czy jakoś będzie reagować na to. To jest mindset, to tylko mindset. Myślę, że tak, wiesz, muszę znaleźć coś, co będzie się wyróżniać z moją ręką. Ja wiem, że moja ręka prawa na pewno jest cała mokra, więc by zostawiła ślad mokry.
Odpadł. Czuję, jak się zapominam. Gubię się w myślach na jakiś moment i albo właśnie mówię jak teraz i mam wrażenie, że to jest moja ręka. Co, nie mogę ci się w oczy patrzeć? Nie. O, zobacz! O tym mówimy! No, ja też, ale... Nie no, troszkę się przestraszyłeś. No dobra, tak, przestraszyłem się, ale w głowie. To dla mnie? A, dziękuję. W teorii byłem przygotowany, a potem w ogóle o tym zapomniałem i nagle wiesz, uderzyła ja tak... Ty, młotek, bez kitu, młotek, zapomniałem o młotku. Jeszcze że to twoja ręka zapomniałeś, to nie twoja. Ja jestem zadowolony, poszło mi fajnie. Nie mówię, że bardzo fajnie, nie mówię też, że bardzo źle, ale wydaje mi się, że poszło mi naprawdę okej. Z tego, co mówili i z tego, co potrafię sobie wywnioskować, jak na przykład właśnie tłumaczyłem z tą ręką, gadałem do kamery dużo. Teraz przechodzimy do mojej i do mojej konkurencji. Zobaczymy, czy na przykład jedna z nas będzie jakoś reagować, a druga totalny luz. Albo obie się pogrążymy. Chodźcie zobaczyć. My z Natalią zostałyśmy przyporządkowane do tego zadania, które jest tutaj chyba największą konstrukcją, tak mi się wydaje. No, ale siadłam tutaj na minutę, dosłownie na minutę i stres mnie tak obleciał, że pachy są mokre. Ja się boję po prostu, znaczy nie boję się. Bo w tym odcinku właśnie, widzowie kochani, chodzi o to, żeby nie boimy się, żeby się nie bać. Silną psychę. Naszym zadaniem teraz jest po prostu nie wystraszyć się tego, jak będzie to na nas leciało. Dobra, dawaj. Ostatnie słowa przed możliwą śmiercią. Dawaj. Bo ostatnie słowo jest takie. Dawaj. Zostawcie supa za moją... Ej, oni są... Ja się teraz popłaczę, przysięgam. Byłam pewna, że dam radę zero reakcji. Byłam pewna. Przegrałyśmy challenge, ale to było tak straszne. Moje serce w tym momencie bije tak szybko. Spodziewamy się, że takie rzeczy będą nas częściej tutaj spotykać dzisiaj i nie tylko. Aż kasa tak chodzi, no nie? Tak, znóżki na nóżce. No dobra, do widzenia. Może to ostatnie pożegnanie. I ja pier... Dobra, ja poprawię. Moment. Dobra, my się zrobimy. Kasia, luź no! Już mogę? Nie! Popraw znowu jeszcze. Poprawiłem? Nie! Jeszcze nie! Ja... Boże, Kasia, yes. Te drzazgi i to wszystko z tego leci, to przecież wygląda jakby miało się zaraz rozwalić. Boże, Kasia. Na razie wydaje mi się, że ja i Natalia najgorzej mi dalej siedzi. Co? Najgorzej sobie poradziłyśmy w niewystraszeniu się. A to o to chodzi? Nie do końca się właśnie skupiliśmy na samym prowadzeniu odcinka, a na wykonaniu zadań. I to był właśnie nasz błąd. Bo wydaje mi się, że zadanie poszło mi nie najlepiej. Nie do końca zrozumiałam, co mamy zrobić tak naprawdę. Widzowie, teraz kolej Michaliny. Ona jest kolejną osobą, która idzie za szybę. Czuję się na razie, kurde, tak, wiesz, niby na pewniaka idę, a tu, chłopie, muszę tu usiąść, nie? Patrz na piłkę. Dobra. Patrzysz? No, serduchowali. Co? No co, no mocno, wystraszyłam się. Wystraszyłam się. Ja mam plan zrobić jakiegoś pranka z tą ręką. Ty byłeś w tym momencie. Właśnie tam jest wyciągnięcie, no nie? No, jeszcze tego nie było. Widzę, że duże zainteresowanie jest wśród was tą łapką. Tak, on z nią można, wiesz. Wiele rzeczy działać, tak? No to o to ci chodziło? Tak, o to mi chodziło. Dobra, Johnny, generalnie działa to tak, zobacz. Zachodź tutaj za kciukami. Mogę cię tutaj dotknąć. Ale co byś powiedział? Czy to jest podobne uczucie, jakby to była twoja ręka, czy nie? Podobne, tak. Ale to... Jonathan chyba zapomniał w ogóle cokolwiek mówić. No i tak sam do niego mówiłem i... Niezbyt to było youtuberskie wzięcie udziału w challenge'u, wiesz co chodzi? No, za bardzo był skupiony na wyzwaniu, a to nie o to chodzi. Ja także, widzę, mam mocny niedosyt. Niestety ręka mnie nie przestraszyła. Liczę, że będę mógł zrobić coś jeszcze. Oni zapominają o tym. Nie chodzi o to, żeby się nie wystraszyć, tylko żeby zrobić dobry content.
i większość osób niestety na przykład nic nie mówi. Czego na tej ręce, tam można tyle opowiadać, wiesz, jest, ale to jest dziwne, no bo to na pewno jest dziwne uczucie. Można komentować wszystko, co się dzieje. Można komentować. Wydaje mi się na przykład, że widzę olbrzymi taki zmarnowany potencjał, można by było powiedzieć, w tym Johnym. Naprawdę to jest niesamowity chłopak, a przez to jak w sobie być może się zamknął, to ciężko to dostrzec ludziom. Słuchajcie, pamiętacie to, co wam mówiliśmy też na samym początku i powtarzamy cały czas, że zadanie zadaniem, ale w byciu youtuberem, influencerem w ogóle nie chodzi o to, żeby to zadanie zrobić do końca, tylko żeby dać widzowi fajną rzecz, tak? Żeby mu się to przyjemnie oglądało. Widzowie, ja jestem mega podekscytowany, bo ta maszyna zepsuła się już 2 razy, także trochę się boję o własne życie, ale jazda, lecimy z tym. Trochę te łańcuchy są przerażające, ale lecimy z tematem. Ej, bo się tam coś urwało! Jak się czujesz? Jak się świetnie, nie było tak strasznie, jak mi się wydawało, że będzie. A bejt o łańcuchach? Bejt o łańcuchach? No trochę się zesrałem wtedy, ale generalnie było okej. Okay. Rozsądź palce. Niestety, ale niektórzy uczestnicy podczas swojego zadania zupełnie nic nie mówili. Dajcie znać może w komentarzach, co uważacie, która konkurencja waszym zdaniem jest najgroźniejsza. Co, nie ruszyłam się? Nie mam pojęcia, czego bardziej się wystraszyłam, czy tego huku, czy tego strzału? Uniosłam się tak bardziej, ale to chyba w głowie mi drgnęło. Nie, stąd nic nie było widać, totalnie, jak już tylko mrugnęła. Każdy uczestnik już przeszedł przez konkurencję i zobaczyliśmy, jak każdemu poszło, oprócz chłopaków. Zobaczymy, co na ich czeka teraz. No i na razie najlepiej sobie poradziły dziewczyny, co to jest tam kulą byłeś. Tak, też widzę, że bardzo mocno stara się dzisiaj Karolina i że tak, no. Mega mocno i o też... O wiele lepiej dzisiaj Karolina. No ma na pewno najlepszy dzień, ale to nie było trudne, ale chłopaki są jacyś mdli strasznie. Poza kostkiem, no. Odwala co kiedyś. Przez te pierwsze dni totalnie nie byłam sobą, bo cały czas przejmowałam się po prostu tym, że muszę zabiegać o to, o względy ludzi, z którymi tutaj jestem. Nie biorę do siebie tak bardzo ludzi, zdań i tak dalej i jest dużo. Będzie rzucana na mnie kula i myślę, że sobie poradzę dobrze, ale nigdy po prostu na mnie kula nie spadała, nie? Więc zobaczymy, jak to będzie. Ogólnie delikatnie zacząłem się stresować. Jak oglądacie ten film, to wydaje wam się to proste. Ale to wcale takie proste nie jest. Kiedy trzeba usiąść i rzeczywiście przezwyciężyć ten strach. Także kciuki w górę. Nie. Boże! Trochę serwiska zaczęło szybciej bić. Delikatnie się przestraszyłem, nie? Ale po prostu ten sam huk mnie bardziej przestraszył niż... Nieustraszony chłopak. Jak tam chłopaki? Słowo. Nie no, delikatnie się przestraszyłem tak się. Jesteś osobą, która generalnie kreuje się, czy tam nawet jest w internecie taką dość odważną, no to nie możesz usiąść przed taką rzeczą i zacząć drzeć japę. Bo to będzie no, mega nienaturalne, nie możemy być nienaturalni, bo widz odkryje i mówi, o kurde. Ale udawana, ale ściema. Na pewno nie ma co udawać, nie, nie chodzi o udawanie. Warto na przykład cokolwiek powiedzieć, nie? Bo tutaj większość osób miało swoje zadania i nie powiedzieli nic, nie? Więc mają traumy, wiesz? Pamiętajcie, że to, tak jak wam mówiłem, w ogóle nie chodzi o to, tak, ja mówię, żeby... Pamiętajcie, o co chodzi. To widz ma się cieszyć, więc jak wy będziecie mieć kamienną twarz i nic nie powiecie przed, nic nie powiecie po, to można wyjść z filmu. Idziemy teraz do tej szyby, w której wcześniej była rzucona piłka. Właśnie w niej jest przy tej konkurencji jest teraz Radek i zobaczymy, jak zareaguje, bo teraz przymontowali tam taką deskę z kolcami. Także ciekawe, ciekawe. Działa to tak, panowie. To jest straszne. Myślę, że trochę mnie złapało teraz, jak usiadłem. Jak myślę, że to jest nic, to trochę przyspieszyło. Tak? Wszystko? Tak. Załatwiłeś z operatorem wszystko, prawie? Dobra. Gotowy? No stary, ja chyba żąbałem troszkę. Ale nie wiem, ja myślę, że to źle w ogóle zrobiłem. Okej, widzowie, mam się patrzeć centralnie w ten punkt, czyli tam, gdzie te gwoździe będą. Zobaczymy. Karol to kopnie. Mrugnąłem? Mrugnąłem? Nie spodziewałem się tego, więc nie miałem się kiedy wystraszyć chyba. Słuchajcie widzowie, bo ja tu taką szyrę uskuteczniam od samego początku, a zobaczymy jak mi pójdzie, bo mogę się mocno zdziwić.
Dobra, coś jeszcze Kasper, wszystko już powiedziałeś, co miałeś powiedzieć, tak? Nie mrugnąłem, no. Taki kozak byłem, a tu takie zaskoczenie. Ja rozumiem, że ktoś może się tutaj nie wystraszyć, ale strasznie ludzie tryhardują, o to nie chodzi o to, żeby tryhardować, nie? Żeby widzowi dać fajne te emocje. Wiadomo, że możesz się nie przestraszyć, ale możesz zbudować napięcie, powiedzieć, że Jezu, coś jest straszne, coś jest hardkorowe. Zresztą sami mówili, że się niektórych rzeczy bali, a teraz totalnie nie o to chodzi, nie? Oni tryhardują challenge, a nie to, żeby widz miał fajny ten. Wszyscy mieli tryhard, zarówno ja. I faktycznie nikt z nas też nie skumał, że chodzi tutaj o content. Wydaje mi się, że dzisiaj będę w grupie zagrożonych. Gotów? Wszystko powiedziałeś do operatora, co miałeś powiedzieć? No, jest trochę stresik teraz, ale mam nadzieję, że przeżyję. Mrugnąłem. Mrugnąłem na trochę poszło. Ale no, jak tu się rzeczywiście podejdzie, to jest trochę gorszy stresik, nie? Trochę, no, czuję, zdecydowanie czuję. Dużo osób zapomniało o tym, w tym też ja, po co tu jesteśmy, czyli żeby się nauczyć właśnie tego, jak prowadzić odcinek, jak mówić do kamery. Z dzisiejszego dnia nie jestem bardzo zadowolony, wydaje mi się, że mogę trafić znowu do grupy zagrożonych, natomiast wiem, że nie tylko ja sobie tak dzisiaj poradziłem. Polka udaje hardkorkę i po prostu poszła drugi raz na turę, więc zobaczymy, jak jej pójdzie. Wszystko już powiedziałaś do operatora, tak? Czy spełniłaś swój influencerski obowiązek? Czy bierzesz tutaj udział for fun? Nie. Bo jak for fun, to możemy, to możemy wyłączyć kamery, nie? Nie, ale chciałam powiedzieć, że idę teraz na kolejną, no nie powiedziałabym, że to jest atrakcja, ale na kolejne doświadczenie. Ja się cykam. Nie tak samo jak tam, bo teraz już wiem mniej więcej, co mnie czeka, ale faktycznie trochę się cykam. Gotowa? Nie. Nie, to było! Aż mi serce zabiło normalnie mocniej. To było dużo mocniejsze niż te kolce spadające na twarz. Kiedy wszyscy uczestnicy ukończyli swoje zadania, jurorzy przeszli do podsumowania, jak im poszło. Nie no, jestem w ogóle niezadowolony strasznie z was. W większości. Jeśli już tak bardzo chcesz tak radować, żeby się nie wystraszyć, to przynajmniej powiedz coś, skomentuj. Wiele z was nic nie zrobiło, jakby mieliście taki tunel vision, dobra, byleby nic nie powiedzieć i nie zrobić reakcji. No nie, nie o to w ogóle chodzi, nie? Widz by tego nie chciał oglądać i po prostu to byłoby do usunięcia w filmie. I jeżeli was nie wystraszyło, to fajnie, dobrze, no bo to jest nie wystraszcie challenge, ale przynajmniej coś powiedzcie przed, powiedzcie po, powiedzcie dlaczego wam się udało nie wystraszyć, jaką wykonaliście technikę do tego, co spowodowało, że mogliście to zrobić. Wiecie, no trochę trzeba o tym opowiedzieć, nie? Nie można wejść tutaj. O, dobra, udało mi się. Jakby, co to ma być, nie? Rozumiecie, o co chodzi? Trzeba powiedzieć, widzowie, słuchajcie, teraz będę właśnie w tym brał udział. Tu są kolce, może mi się stać krzywda, no bo nie wiem, czy ta fleksa tutaj przez tego f***a jest dobrze zaklejona. Więc uwaga, ja siadam. Ty, dobra. Stąd to wygląda o wiele gorzej, nie? W sensie, no rzeczywiście, myślę, że jak on tu będzie, to ja będę czuł, że to jest blisko twarzy, więc nie wiem, czy tam lat. Dobra, jestem gotowy. No nie wiem, czy jestem gotowy, nie, bo ja czekaj. No, lepiej. Okej. Myślę, że nie straszyłem się, bo nie miałem głowy na tym poziomie, ale nie, ta pleksa też tutaj robi robotę. Dałem radę, mam punkta, nie wystraszyłem się. Rozumiecie? Tak się to robi. To może być ciekawe, co zrobiłem. To, co większość z was zrobiła, nie jest w ogóle ciekawe. W każdej z tych rzeczy dało się to powiedzieć, szczególnie tam się dało powiedzieć najwięcej. Ja tam specjalnie w pewnym momencie nic nie mówiłem i wtedy była cisza. To było jedno z najtrudniejszych zadań, ponieważ z jednej strony przełamywać swoje lęki, a z drugiej strony robić content, a z trzeciej strony jeszcze reagować w odpowiedni sposób, który będzie fajny dla widza, no nie? I dla mnie to było akurat trudne, żeby te wszystkie rzeczy połączyć w całość i żeby to było atrakcyjne do oglądania. Mimo że uważam, że na jednej z atrakcji wyszło mi dobrze, na drugiej beznadziejnie, to całościowo i tak się boję, że mnie Ale nie wypierdzielaj, bo Polka zostaje, bo będzie immunitet taki. Przepraszam, nie chciałam przekonać. Jurorzy czuli, że nikt do końca nie zrozumiał celu zadania, więc Freeze postanowił pokazać uczestnikom, co on zrobiłby w tego typu odcinku. Jak dla was to jest lipa i słabe, to powiedzcie o tym. Nie no, ja czuję, że to jest lipa, nie? Nie, to w ogóle mnie nie przestraszy piek. No mówiłem, nic mnie nie przestraszyło. A nie chodzi o to, żeby... Udało mi się. No bo jakby
To nie jest ciekawe w ogóle, nie? Ktoś boi się ciasnych pomieszczeń, powiedzieć, Boże, jak tu jest mało miejsca. Nie wiem, a co jak te łańcuchy urwą się, przecież widziałam tutaj, że ten prawie się urwał. Widziałam też, że tu były dziury, chłopaki pokazywali. Troszkę się boję, nie ukrywam, ale wiecie, nie? Wejdę, spróbuję. Dobra, jestem pod spodem, nie? Coś robić, coś dać od siebie widzowi, żeby go wprowadzić w to, co wy możecie czuć. Bo jeżeli wy tego nie zrobicie, to on nie będzie miał pojęcia. Jeżeli wy tam wejdziecie, staniecie, to spadnie, wyjdziecie i powiecie, udało mi się. No to jakby ja bym wziął, zaznaczył to w premierce i kliknął X, które wycina całkowicie wszystko, nie? Nie, szczerze, jestem królem, ja się takich rzeczy w ogóle nie boję. Patrzcie to, robię to bez problemu, nawet oczko mi nie ruszy się, nawet oczko mi się nie ruszy. I też możecie prowadzić taką narrację, ale żeby coś powiedzieć, jakąkolwiek narrację, żeby prowadzić, nie? Bez tego to jest w ogóle nieciekawe, nie? Możecie na początku czuć się jako król, nie, szczerze, dobra, ja to jestem król, w ogóle ja się nie boję, także ja wchodzę, słuchajcie, nawet nie drgnie mi tutaj warga, a wchodzicie i na przykład czujecie, że się boicie, no wtedy, ej, dobra, wiecie co, troszkę mi się zmieniło i nie wygląda tak dobrze jak z góry, tutaj jest o wiele straszniej, nie? Trzeba płynąć, nie? Trzeba płynąć z tym wszystkim. Karol bardzo dobrze radzi. Karol dobrze powiedział. No, ja to wydaje mi się, że średnio chyba zrozumiałam zadanie. Moim zdaniem na przykład za bardzo potraktowaliśmy to jako zabawę, niż to, że mamy rzeczywiście prowadzić coś i reagować. Za bardzo się tym może też podjaraliśmy. Wcześniej może nie mieliśmy z tym jakiegoś styku. Każdy chciał zobaczyć, czy rzeczywiście się przestraszy i takie jest moje odczucie, nie? Tak, po prostu wzięliśmy to zbyt poważnie, a jednocześnie zapomnieliśmy trochę o tworzeniu kontentu. Źle. Nie było tak źle. I co ja mam robić? No, jestem strasznie zestresowana jestem. Tak, zestresowana. No to spokojnie. Po tym, jak skończyliśmy robić tutaj te rzeczy i wy zaczęliście mówić, jak bardzo źle nam poszło. Myślisz, że to by źle poszło, tak? Widzę rzeczy, które mogłam zrobić dużo lepiej. Przyjechał gość, który miał być rano i niestety się spóźnił, także co, będzie on za chwilkę do nas przychodził i podobno ma być jakaś niespodzianka. Tak. Słuchajcie, idziemy do gościa i będziemy mieć dla was jeszcze jedno zdanie, troszkę jest późno, ale to nic, będą się rozkładać, my będziemy w trakcie ich rozkładania robić zadanko, bo chcemy, żeby gość was jednak poznał i dzisiaj wystąpił na panelu, dobra? Dominik Mister Polska Czajka. 33-letni raper i przedsiębiorca, który tworzy muzykę już ponad 15 lat. Jego hity szaleją na listach streamingowych, gdzie posiada grubo ponad 1,5 miliona słuchaczy. Dominik jest również bardzo aktywny na platformach społecznościowych, gdzie angażuje fanów do ciekawych akcji wokół jego muzyki. Dzisiejszym gościem był Mister Polska. Mega mnie to zaskoczyło, bo w sumie totalnie się nie spodziewałem. Zresztą chyba jak nikt. Były tutaj problemy z samolotami, dlatego jest tak późno. Więc waszym zadaniem będzie dzisiaj nagrać TikToka do najnowszej piosenki Mistra Polski, którego musicie w ogóle wymyślić od zera. Nie może to być już jakiś trend, który jest, tylko będziecie w grupach musieli wymyślić ten trend, no i oczywiście go nagrać. A nagroda dla osób? Dwóch. Dwóch osób, którzy wybierzemy, jest, że ja pomogę tym osobom stworzyć piosenkę. Słuchajcie, kochani, zaczynamy nagrywać TikToka do nowej piosenki Mistera Polski. Dokładnie. Dlatego, że jest naszym dzisiejszym gościem i przyjechał do nas i mamy wymyślić trend do tego. Jeszcze raz. Dlatego, że jest naszym gościem i przyjechał do nas i mamy wymyślić trend do jego nowej piosenki. A co otrzymamy będzie wygraną? Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. No. Jeszcze raz. Czekam, myślę, że to jest bardzo fajne zadanie dla nich, nie? I też łączy nasze, nasze światy. Tak. Jesteście dobrzy w TikToka? Macie doświadczenie w TikToku? A ja ci powiem, co mam. Nie jest to trend taneczny, ale uważam, że powinniśmy zrobić coś takiego ciekawszego, innego, co by też mogło pójść w viral. Ale dodatkowo, żeby każdy mógł sobie odtworzyć ten trend w domu. Zrobimy na początku przejścia, takie transition. I jeżeli to wyjdzie fajnie, będzie super. Jeżeli nie, nagrywam jeszcze 2-3 opcje, żeby mieć troszeczkę wybór. Prawdziwy lider też musi pozwolić innym ludziom, żeby też dali swój input. Wkład, tak. Więc jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Czy to oni po prostu będą robić coś, co on wymyślił, czy oni coś wniosą, nie? Razem coś zrobią. Będziecie we dwie? Przychodzi na Łukasza i na mnie? No nie? Wy we dwie ustawiacie się gdzie indziej za chwilkę, zaraz z boku, albo tak dookoła to zrobimy. O! Zrobimy to dookoła. Wtedy będzie się to wyglądać. I tak, pierwsza stacja tutaj, pierwszy wers. No. Dobra, druga to jest stacja tutaj, drugi wers.
trzecia musicie przejść szybko, no nie? Tak. I my potem musimy przejść szybko. Ty sobie idziesz i nagle wbija się Michu przed ciebie, wyrywa ci napój i on idzie po skosie, w nim idzie kamera, a ty idziesz sobie prosto i wychodzisz z kadru. Na przykład każdy z nas pokonuje inny na przykład tor przeszkód. To też jest fajne wykonanie tego. Ciągle podstawowy surfer, żeby gdzieś tam. Tak, wydaje mi się, że lepiej będzie zrobić coś śmieszniejszego. Wydaje mi się, że po prostu sam taniec może być mało oryginalny i wiele innych grup może to robić. Ale na coś śmiesznego nie pójdzie. Jak tak nie pójdzie? Zawsze idzie, zawsze idzie. Wiesz, ja się nie znam, dlatego pytam, nie? No ciężko jest wam po prostu wytłumaczyć, jeżeli... mają inne myślenie tutaj naprawdę. My siedzimy na TikToku dużo i po prostu my się rozumiemy bez słów. Nie, ja generalnie uważam, nie, że to będzie strasznie basic, nie? Prostota jest dla głupców, asymetria to piękno idiotów. Mała siła przebicia moja i Jonathana, dlatego że dziewczyny są TikTokerkami i one wiedzą lepiej. Tak machnąć telefonem, zrobić przejście i po prostu mnie nie ludzisz coś. Poczekajcie. No tak, ale to najpierw się skupmy na jednym, bo jak... Ja generalnie tu uważam, że powinien być plan i powinniśmy pracować na podstawie planu, a nie wymyślać go w trakcie. Widzę, że większość ludzi tutaj po prostu czeka na jedną osobę, żeby coś zrobić. Ktoś prowadził za rękę, nie? Tak, żeby ktoś... Może być pierwsza osoba, ktoś z was, kto trzyma puchę, wiesz, stoi przy donacie na przykład, maluje i mówi... Ja biegam po mieście jak Subway Surfer i pobiega osoba, która jest ochroniarzem, puka go i zaczyna za nim biec. Potem kamera biegnie tylko za tą osobą, co ucieka i przeskakując przez jakiś tor przeszkód, jak w Subway Surfer. Mi się okej, dobrze. Fajnie, bo wykorzystujemy tu puszki z napojów ekipy w kolaboracji z Koralem. Mam pierwszy pomysł, robimy teraz TikToka scenkowego. Dobra, przepraszam, który robimy? Szybka decyzja. Taniec, tak? Taniec, tak? No, bo to będzie wam rozmawiać, mamy układ, żeby... Tak, mamy. Błagam, nagrywajmy. Generalnie współpraca, dramat, nie? Trzy TikTokerki ego top. Ja nie mam świeżego spojrzenia, bo nie mogę mieć żadnego spojrzenia, bo nie korzystam z TikToka. A trzy ego top TikTokerki, każdy ma inne i nie mogą się dogadać. Dramat. Dobra, dawaj, ty zrób tą pierwszą, nie, żeby zrobić dobre wrażenie. Popłacz. Nie płacz. A oni na nas kablują, wiecie? Oni na nas kablują teraz. Nie pogodziliśmy. No właśnie, nawet nie wiemy, kiedy wzięli operatora i po prostu odeszli. Odeszli właśnie, o to chodzi. Może jak oni nie chcą z wami się dogadać i nie chcą słuchać was, to może razem coś po prostu stworzycie. Na pewno jest taki pomysł. I będzie... Bo naprawdę nasza grupa jest bardzo, bardzo niezgrana. Bo niech oni robią swoje, jak nie chcą słuchać was i wy spróbujcie swoje. To robimy tak? Mi się wydaje, że to może być dobry pomysł. Karol, możemy odłączyć się od grupy? Dobra. Dawajcie. Fajnie. Tylko jesteście we dwójkę. Tak. Teraz macie pół godziny. I teraz naprawdę, wiesz, dostaliście taką okazję, musicie naprawdę coś pokazać, nie? Bo inaczej to będzie tylko gadanie. Z Kacprem po prostu nie mogliśmy znaleźć wspólnego pomysłu, zdania z dziewczynami, więc stwierdziliśmy, że zrobimy to osobno. Nie płacz. Chcieliśmy się jakby dogadać. My się mega dogadujemy. Nie wiem, czy to jest w ogóle sens, żeby... Dobra, za długo, bo tracimy czas. Właśnie, i robimy sobie dwójkę. No dobra, idźcie spoko. Dobra. 3, 4. Ja biegam po mieście jak Subway Surfer. Ona nas na pewno tak, czy ja daję. Tutaj jest jakaś oryginalność, która mi się podoba. No, takie bardzo, bardzo aktywne zastosowanie tego, co tu faktycznie jest, nie? Bo jest i ten donut wielki, i tutaj te wszystkie jakieś rekwizyty, to widać, że pomyśleli po prostu, jak wykorzystać, co jest, nie? Ja złapię tą miotę. 3, 4. Chciałbym przyjść do mnie. Wolniej. Michał. Za późno chyba. Ej, TikTok, nie wiem, ja nie pierwszy raz widzę w życiu tą aplikację, ja nie wiem, który guzik co robi. My to spierdolimy, ja mogę się, ja generalnie mogę odpadać. Jest mi tak wstyd, Jezus Maria, to był mój najgorszy TikTok w życiu. Trochę upokorzenia, co nie? Nie wiem, dobija mnie to, ponieważ nienawidzę przegrywać i nienawidzę się poddawać. Jest bardzo źle. Jest bardzo źle, trudno. Weź, dobra, okej, możemy zrobić po prostu już po twojemu. No ja bym zrobił, ale nie jest po mojemu, ja nie nagram TikToku, zróbmy parodię, tak. Nie, zostaw to. Bo to jest tak złe, że jest zajebiste. Ale jest jeden pozytyw w tych negatywach, nie? My skończyliśmy dziewczyny jeszcze, nie? Łatwe nie będzie. Dominik tutaj, słuchajcie, ma jakieś tier listę. A, B, C, widzę D. Dobrze. Dwie osoby trzeba będzie wybrać, a czas im się skończy, także słuchaj, ja im będę powiedzieć, że już jest niestety, ale koniec. Let's go! Gratuluję. Fajnie się drużyna pracowało, bardzo. Gratuluję. Dobra, słuchajcie, mamy 5 grup jednak. Miało być 4, ale jest 5, bo była kurtnia mała. Uwaga, grupa...
fajne. Myślę, że zawsze musi być 4 osoby, żeby to nagrać. Tak. Dobrze jest zrobiony, ale jest typowy i raczej to nie jest trend nowy. Nie, zniknie w tłumie. Dziewczyny. Właściwie można w tym odnaleźć jakiś trend, potencjał, jeśli chodzi o jakiś taki imprezowy film. Nie? Właśnie też tak myślę, że na imprezkach byś to nagrywał. Nie wiem, czy jest gorsze. Bo jest tak? Mocniejsze. No. Trzeci. Ja biegam po mieście jak Subway Surfer. Ona na snapie pyta, czy ja do niej zerknę. Znów biegam po mieście jak Subway Surfer. Ona na snapie pyta, czy ja do niej zerknę. A to mi się podoba. To może każdy zrobi z jakiś parkour zrobić w domu. To ma największy potencjał tak naprawdę pod względem tego, żeby inni mogli też to robić i nagrywać. Tak. Jak ja bym ci teraz pokazał 3 filmiki, to też by było inaczej, nie? Że 3 razy ludzie robią jakiś inne parkour. Miejsce, inny dom. Może u was na w biurze, że też robicie raz jakiś parkour, skakacie przed stoła, to wtedy już masz taki styl. Tak. A to chyba ciebie nagrywał. Musisz być twarzy. Cienki napis. Cienkie. Więcej się spodziewałem po TikTokerze naszym, nie? Ktoś, który ma tylko jeden brain cell, musi zrozumieć o co chodzi. Okay. A tutaj ja już muszę myśleć, wiesz? A ja na TikToku nie chcę myśleć. Okay. Ja chcę po prostu patrzeć na to. Też to zrobię. Rozumiem? Tak, ma sens. Lecimy z ostatnim. Ale ciężary! O Jezu. Fajne. Dobra, to może nie zostawmy. Najwięcej mi się podoba. Tak. Maja, bo tu jesteś pierwsza, więc powiedzmy i Olek, wasza grupa. Jako filmik to jest bardzo fajne, ale nie ma to potencjału, żeby wiralowało się naszym zdaniem wśród po prostu innych ludzi. Jest za trudny. Okej, drugi TikTok, czyli mamy tutaj Michalina i dziewczyny. Znaliśmy, że jest to TikTok imprezowy, czyli jeżeli ktoś wypije sobie 2 głębsze, to później zbiera swoich znajomych spod stołu. Może jeszcze jestem stał i lecę. Ale minus jest taki, że nie jest to po prostu oryginalne. Nie są takie rzeczy na TikToku. Trzecia grupa. Spray, malowanie, krzyczenie na siebie. Ten taki mały pakur. To każdy może zrobić w swoim sposobie, nie? I to mi się bardzo podoba. Oryginalność. Więc on był bardzo fajny. Tak. Dobra, kolejna grupa, czyli tutaj Dominik i Wiktoria na pierwszym planie byli. Maluteńka szpileczka w ciebie, ponieważ ty masz doświadczenie i trochę wyżej myśleliśmy, że będzie lepiej. Więc to jeszcze bardziej nam obniżyło ocenę tego. Zaskomplikowane, nieczytelne. Jest to ostatni TikTok. No to jest mistrzostwo świata, ale da się go obejrzeć tylko raz. Później się już nie stąd. Później jest za duży ciężar. Musisz raczej usunąć aplikację całą. Nie dogadywaliśmy z dziewczynami. Ale my byliśmy tam, wiemy. Tak, tak. I potem stwierdziliśmy, że zrobimy to sami. Jak finalnie byliśmy sami, to już tak stwierdziliśmy, że... Że jednak mogliśmy się dogadać z dziewczynami. To jest takie... Może mi się podoba. Najlepszą grupą była grupa z Oliwierem. Musiałem wybrać 2 osób z grupy, które wygra. I to będzie Oliwier i Polan. Przygotowałem 2 takie demo. Jest beat i gdzie jest melodia i tekst, ale ten tekst bym chciał z wami trochę zmienić, nie? Bo ja nie znam was i tam trzeba jeszcze coś dopisać, nie? Bo ja to jest jeszcze nie jest całkiem gotowy. W ogóle nierealne. To jest jakby, wiesz, to już, nie wiem co się dzieje już w tej chwili. Siedzę tutaj, kurde, z Misterem Polską i kleję nutę. Co jest w ogóle 5. Wzruszałem za chwilę, bo dużo razy bardzo mówiłem, że mega chciałbym nagrać jakąkolwiek nutkę. Jadę po mieście w nowej furze Flex. Myślę, że za pierwszy raz, że zrobili muzykę, jest całkiem nieźle. Wiesz, słychać, że to nie jest jakieś tam profesjonalne coś, nie? Ale na osoby, które nigdy nie nagrywali, myślę, że jest okej. Ogień, lecimy. Jadę po mieście w nowej furze Flex. Zoteczka. Mam tak spocone ręce ze stresu, obrzydliwie. Skończyliśmy nutę, teraz czekamy na efekt końcowy, bo w sumie nie słyszeliśmy, jak to wszystko wyszło. Ja już, tak mi się głos zaciska, ciężko mi mówić, tak się cieszę. To jest
prawda, że nigdy nie nagrywaliście piosenki, to jest zajebiście, że co zrobiliście. Dwie godziny. Tak, w dwie godziny. Cash on me, cała sala, c'est la vie, zróbcie hałas, gonię sny, wszystko dla was, to zabawa, yeah. Pola i Olivier nagrali również teledysk do swojej piosenki, a wygląda on tak. To jest ten, jadę po mieście w nowej furze flex. To jest ten, to jest ten, nie przymierzam i kupuję ten flex. Ten flex, to jest ten, po pięciu latach pisze do mnie ex. Do mnie ex, to jest ten, zakładam biżuterię. Dzień, że będę uciekać przed fleszami. Muszę kupić nowy zegar, no bo czas ucieka mi. Kolejne pięć minut, pięć minut, co mnie czeka dziś. Wiem, że nie wyjdę na minus, będę miał ten cash on me. Cash on me, cała sala, c'est la vie, zróbcie hałas, gonię sny, wszystko dla was, to zabawa, yeah. Cash on me, cała sala, c'est la vie, zróbcie hałas, gonię sny, wszystko dla was. Bo to jest ten, jadę po mieście w nowej furze flex. Flex, to jest ten, nie przymierzam i kupuję ten flex. Ten flex, to jest ten, po pięciu latach pisze do mnie ex. Next, to jest ten, zakładam biżuterię, czuję deszcz. Ten flex. Tak, no to tak. Dla nas naprawdę w ogóle możliwość. Jedyna w życiu. Jedna na milion, naprawdę. I tutaj jest robiona taka akcja, że będzie tutaj wyskakiwał z pizzy i straszą ludzi. Mowy na resztę. Co? Uwaga, tu są te wieże. Tutaj. Ja wiem! Nigdy w życiu bym się tego nie spodziewał. Nigdy! Bo oni patrzą na mnie tym swoim k***okiem i mówią... Ale wiesz... Toksyczna z ciebie szmata. Sprawdzają się. Muszą. Nawet dzisiaj stary k***a, dając mi jebaną nagrodę, ten musiał powiedzieć, ty, ale to było mocne. Nie to było. Daj mi k***a nagrodę, po czym mówi, że... Mógłby ci to powiedzieć. Generalnie to nie zasłużyłam na nią i on nie chciał mnie wybrać. Nie, no przecież tak to nie powiedział. Miał pewne obawy. To jest zupełnie nie. No to co, chłopaki, zaczynamy tutaj najmocniejszą część tego programu studio. Kto jest twoim ulubieńcem? No, ulubieniec jakiś. Wiecie, nie? Ritka, Minik, Aleksander, Olivier, Pola, Kacper. Podoba mi się to, jak Olivier pracuje, jest taki, że się po prostu do tego nadaje na ten moment. Uważam, że niekoniecznie świetny jest Dominik. A my nasze sobie opinie zostawimy chyba, żeby powiedzieć tak. Im to po prostu prosto w oczy. Tobie, Michu, bardzo dziękujemy. Świetnie się spisałeś i bardzo się cieszę, że mogłeś im przekazać te wartości. Dzięki. To była przyjemność stać po tej stronie. Niesamowite to się. No a co? My zapraszamy w takim razie gości. Dawajcie. No i witamy pierwszą grupę. Na początek może weźmiemy Michalinę. Chodź do nas. Dobrze. Powiem ci, że jestem zaskoczony. Myślałem, że dzisiaj będzie mega fajnie, a nie było tak fajnie. To, co ci wczoraj powiedziałem, wziąłeś sobie do serca i to widziałem, ale to znowu spowodowało, że byłaś jakaś taka mniej widoczna. I to szczególnie zauważyli nasi goście. Michu to mówił, że tak mało cię było, nie? A my wiemy, że jakby to nie do końca jesteś taka cała ty. Spaliłaś nam wejście Micha dzisiaj, kontrabasu. No wiem, ale mam nadzieję, że uczestnicy tego nie słyszeli. No. I mam twojego pracę przy TikToku. I tutaj z kolei w moich notatkach jest bardzo aktywna i że super. No to się cieszę. No więc jesteś bezpieczna dzisiaj. Super, cieszę się mega. Fajnie, jakbyśmy jutro zobaczyli ciebie taką jak przy TikToku cały dzień, a nie z takimi huśtawkami jak dzisiaj, dobra? Dobra, postaram się. Gratulacje. Dzięki, mega. Gratulacje. Olek? Ty i Kacper na mnie zrobiliście więcej wrażenia. To wy byliście
dwie osoby, które dla mnie najszybciej bym zapamiętał. Inaczej się ruszacie niż reszta, inaczej gadacie niż reszta. To jest coś, czego akurat nie da się nauczyć, więc albo masz to, albo nie masz to. Super, cieszę się, dziękuję bardzo. Fajnie, fajnie, bo słuchasz się tych rad wszystkich, nie? Więc mam nadzieję, że to, co dzisiaj wam powiedziałem, zwróciłeś na to uwagę i weźmiesz to sobie po prostu do serca przy kolejnych okazjach, gdy będziecie mogli w ten sposób działać z kamerą, dobra? Jak najbardziej. No i fajnie, witamy dalej. Jakby zostajesz. Dzięki bardzo. Kałaś, Johnny. Mam pytanie do ciebie, Johnny. Tak? Kiedy się poddałeś? To nie jest kwestia poddania, ja po prostu nie wiem, odpala mi się taka dziwna fobia przed tym. Zawsze czułem, że jakbym się pokazał przed dużą publicznością, to duża publiczność by zareagowała tak samo, jak reagują ludzie w realu. Mega mi to robi po prostu na złość, bo ja nienawidzę się poddawać i nienawidzę przegrywać. A tu to zrobiłeś. Nie. Mogę powiedzieć, co napisałeś na kartce? Nie tej prywatnej, co mi dałeś z ostatniego odcinka, tylko tego odpowiedzi, kto według ciebie powinien odpaść dzisiaj z programu. Możesz powiedzieć. Powiedział, że Olek. A nie, siebie wskazuję. Tak się właśnie zdziwiłem. Wow. No Johnny napisał na kartce, że on powinien odpaść. Ja jestem dosyć złośliwy, może go zostawimy, co na to. No słuchaj, no Johnny, zrobimy tak. Wróć do nich, ale jesteś zagrożony. Jak Dominik, kojarzysz którąś z tych dziewczyn, które nam zostały? Kasię albo Natalię dzisiaj? Nie mogę nic o nich powiedzieć, bo nam nie zrobili jakieś mega wrażenie. Nie. Ja pamiętam jedną pozytywną rzecz do Natalii, więc chodź do nas. Uważam, że razem z Mają sobie fajnie poradziłyście jako jedyne właściwie. Oczywiście wasza reakcja też była jakkolwiek ciekawa w porównaniu do całej reszty grupy, ale też widziałem, że bardzo dużo mówiłyście przed i po. Także jak mówiłem te słowa tutaj, to nie myślałem o was. Nawiążę do tego, co powiedziałeś, że odkryliśmy, że tak łatwo można was wystraszyć. To bardzo nam się może przydać kiedyś. Nie, proszę. Ta cecha jest bardzo potrzebna w byciu youtuberem, szczególnie jeżeli nagrywasz z Freezem. Bardzo dobrze ci dzisiaj poszło, w każdym aspekcie. W każdym? W każdym. No otworzyłaś się, fajnie, serio. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić cię dalej. Dzięki. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, dzięki. Chodź Kasia do nas. Ja nawet nie pamiętam, Kasia, w której ty grupie byłaś dzisiaj, serio, nie jakoś... No ja byłam pod tym łóżkiem z gwoździami. A no tak, i weszłaś tam, spadło łóżko i wyszłaś. Byłaś wystraszona, ale jako człowiek, a nie od tego, co się dzieje wokół ciebie. I mam też bardzo duży zarzut do ciebie, czyli przy TikToku bardzo mało się uśmiechałaś. Wraz z Michałem byliście tacy, no nie wiem, przyćmieni. Dzisiaj jesteś jeszcze bezpieczna, ale weź to sobie do siebie i... Spróbuj może w inny sposób, nie? Ja tutaj, a jeżeli chodzi o ciebie, czekam na jakąś metamorfozę. Postaram się. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękujemy wam bardzo. Ej, ja ci powiem szczerze, że ja nie spodziewałem się, że to jest takie poważne. Moja baba się trzyma. Musiałam puścić kiedyś emocje. Dzień jak co dzień, co ty kamerujesz? Ja co dzień nie tu płaczę. Fajnie. Nie, fajnie. Są za wszystko. Jeżeli mnie nie wypierdolę jeszcze, to jestem w szoku. Ja codziennie nie nakręcam tutaj takie załamania nerwowe, że ja bym się też w pierwszym ciągu Ja jestem bardzo szczęśliwy. Cieszę się, że w końcu zauważyli, że biorę sobie wszystkie uwagi, które od nich dostaję do siebie, bo na tym w sumie najbardziej mi zależało. Julita, dawaj ty, bo mogłoby cię tu nie być w sumie, więc i tak się nie masz co stresować. No co się tak stresujesz? Bardzo. Ale dzisiaj nie będziesz płakać, nie? Nie. Nie, no już to przesada było, nie? Ty jesteś okropny, nie? Ja nie wiedziałem, że ty jesteś taki. Ja dopiero dzisiaj cię poznałem. Dlatego też mam to. Dlatego też to dostałam, nie? Bo daj mi pamiątkę, jakby odpadła. Szczerze mówiąc, to ciebie chciałem wybrać, żeby zrobiłaś piosenkę, ale... Za dużo nagród dla niej osoby. Za dużo nagród dla ciebie, że niedobrze. Myślę, że masz bardzo pozytywną energię. Wciągnąłaś grupę w tą pozytywność swoją. I bardzo mi się to podobało. Jak dla mnie to był najgorszy twój dzień w programie. Ja też no tak najgorszy, czuję. Najgorszy. Najgorszy twój dzień. Nie wiem, czy to jest ze względu na to, że postanowiłeś, że mam diamentowy bilet, to już wywalone w to, się nie będę starać. Ja poczułam też bardzo taką presję przez to. I dlatego postanowiłaś być dzisiaj słaba w tym wszystkim, nie, co robiłaś? Nie, w ogóle nie przez to. Ja wiem, że się muszę bardziej postarać, bo wiem, że też muszę udowodnić coś. No to poszło w drugą stronę, nie? Tak. Tak, ja też jestem zła na siebie, że właśnie gdzieś tam
zawiodłam dzisiaj na tych konkretnych konkurencjach. Hmm? Diamentowy bilet działa tak, że teoretycznie ci tutaj nie powinno być, więc to, co ci tutaj mówimy, to weź po prostu, wiesz, 100% jako rady i spróbuj jutro jakoś to zmienić, żeby wróciła ta Julitka ze wczoraj i przedwczoraj i będzie dobrze, dobra? Mhm, dziękuję. Chodź, Radek. Mam bardzo mocne notatki o tobie, które mówią, że byłeś jak taka mgła. Że niby byłeś, ale bardziej przeszkadzałeś. W sumie tak, bo troszkę jakby jestem też w tych grupach i czasami tak głupio mi się przekrzykiwać o słowo, nie? Wszyscy gdzieś tam mega walczą, żeby coś tak wykrzyczeć. A czemu ty nie walczysz w takim razie? I myślę, że to powinno być też troszkę zaplanowane, kto co mówi, a nie, że ktoś każdy, wiesz, wykrzykuje do kamery, nie? Żeby było trochę zrozumienia. Jak zaplanowane, kto co mówi. Znaczy... Dobra, wujas, przeczytaj swoją czwartą kwestię teraz, no. Totalnie byłeś odcięty od rzeczywistości, jak wymyślaliście te TikToki i zupełnie ciebie tam nie było. No. Już nawet nie będę wspominał o najgorszym możliwym performance'ie twoim w poprzedniej części tego dnia, w którym jak mieliście się nie wystraszyć, no to w każdym razie tam też było bardzo kiepsko. I ja mam z tobą ogromny problem, bo jak dla mnie, to tak szczerze, influencerstwo nie jest dla ciebie. Okej. Okay. No przez to, że tak się też do tego programu... Wymówkę. Do tego... Słucham? Dawaj wymówkę. Nie. Chodzi mi o to, że faktycznie czuję, nie? Że nie jestem tutaj... Ale chodź. Czuję, że nie, jestem, tutaj zaproszony. Była papryczka, nie? Wisiała papryczka w powietrzu, nie? A jak myślisz, jesteś dzisiaj w zagrożonych, czy nie? No tak. No to okej, okay. Może być. Może być. Dobra. Dzięki. Miałeś wybór, wybrałeś tak. Chodź, Michał, to będzie szybkie. Poczekaj, ale Michał ci powie coś. No dawaj, no. Michał, powiedz. Opowiedz mu, Michał. Oj, to bym, że nie wiem. Co sobie opowiedz. No. Ale, no co mam powiedzieć? To jest cię lubię. To jest Michał. Opowiedz, jak minął ci dzień dzisiaj. No, dzień mi dzisiaj minął. No nie wiem, uważam, że... To wygląda jak niewczytany render. Nie no, dzisiaj uważam, że więcej trochę mówiłem. No naprawdę, ale czułem się ogólnie tak gorzej. Czemu? Nie wiem, tak jakoś aktywność mi... Nie czułem się dobrze z tą aktywnością. Ale to były takie aktywności typowo YouTube'owe, nie? No tak. Jakiś tam, powiedzmy, światełko w tunelu jest, żebyś był jakimś, powiedzmy, takim supportem, osobą, która gdzieś tam z tyłu pomaga, nie? No bo influencerem jesteś fatalnym, ale dobrze śmiejesz się i z żartów innych osób. Super, nie? Tak trochę tak jak ty jesteś, nie? Ty się cały dzień śmiejesz o jego żarty, nawet jak nie są śmieszne. O, ty. I co miesiąc pieniążki na konto. Tak też można zarobić, nie? Może być. Czyli będziesz menadżerem. O Jezu. Będziesz menadżerem Radka. W zagrożonych. Przekonaj nas, żeby nie być w zagrożonych. O, to jest dobre. Wow. Stwierdzenie czy pytanie, no. Nie no, myślę... nie no. No może pójdę do tych zagrożonych. Dobra, nie jesteś zagrożony dzisiaj. Oj, tak? Tak, jest okej. Okay. Dobra, dzięki. Dobra, może pójdę do tych zagrożonych. Po śmiechu jest płacz, chodź do nas, Wiktoria. Moim zdaniem ty akurat dzisiaj wypadłaś troszkę gorzej niż ostatnio, no. Przy tej konkurencji z wystraszaniem się, wiadomo, tych wszystkich rzeczy, o których tutaj mówiłem, to ty się do tej grupy akurat zaliczasz. No nie do końca było to poprowadzone w sposób taki, jak powinno. Musisz się wyspać, Wika, dzisiaj. Bo następnym razem to już się nie uda. Nie można, wiesz, nas w opinii o sobie tak ryzykować. Na dzisiaj jesteś bezpieczny. O Boże, dzięki. No cóż, konstruktywna krytyka, ale przeszłam. Ale oni mają rację. Jeżeli odpadnę, to po prostu, no to jest moja porażka, no przegrałem, bardzo mi z tego powodu głupio. Zapraszamy kolejną grupę. Karolina. Uuu, tak od razu na pierwszy ogień. Nie jesteś osobą, która powinna wygrać ten program. Nie można ci odebrać, że się starałaś. Nawet złapałem raz twoją siostrę praktycznie na tym, jak ci przerywa. I to teoretycznie jest dobre. Ale na pewno to nie jest wystarczające. Moment, z którego zaczynałaś, był dosyć, wiesz, po prostu kiepski, słaby, więc teraz rzeczywiście widać tą różnicę, że jest lepiej. Pytanie, czy jesteś w stanie spowodować, żeby jutro było jeszcze lepiej, nie? Bo i później jeszcze bo to lepiej. To jest tak naprawdę, wiesz, klucz, żeby zostać dalej, nie? Więc ten postęp to jest coś, co oni już dawno osiągnęli. I nie wiadomo, czy uczciwym jest trzymanie cię dalej w programie.
to jest też moment, w którym no, musimy zacząć być odpowiedzialni. I to jest sytuacja, którą no, sama na siebie powodujesz, dlatego dzisiaj jesteś zagrożony. Dobrze? Możesz wrócić na miejsce. Może też Dominik. Dominik. Wziąłeś sobie rady do serca ze wczorajszego odcinka? Uważam, że wziąłem. Nie wiem, czy dobrze jeszcze wypośrodkowałem, ale na pewno nie było tego tak wczoraj, przedwczoraj, tak dużo. No i powiem ci, że ja też tak myślę, że dzisiaj było lepiej, nie? Kurczę, no widać po tobie, że ty masz nad resztą taką właśnie techniczną przewagę lekką. Jeszcze. Nie zawsze ta przewaga po prostu jest tutaj dla ciebie korzystna, nie? Wpędziła cię ona w jakiś taki róg TikTokowy, z którego nie mogłeś wybrnąć, w którym zrobiłeś tego TikToka w sposób, jaki byś zrobił pewnie do siebie. Mhm. No i nie do końca to było to, o co chodziło Dominikowi, nie? Musisz mieć bardzo otwartą głowę na to, co robimy i trochę nie robić tego tylko i wyłącznie w jakiś taki swój sposób, który tobie się wydaje dobry, tylko spróbować jakiejś nowej drogi, nie? Okej, okay, dzięki za radę. Ja nie wiem, czy ja bym mógł dłużej patrzeć na ciebie niż pół minuty, czy minutę. I masz coś, co nie wiem, czy to jest cringe'owe, czy to jest irytujące. Też jest bardzo dużo cringe'owych osób, którzy ja sądzę, że są cringe'owe, ale mają za***tą karierę, więc to nie jest tylko to, co ja mówię, nie? Myślę, że no, masz coś, co na co musisz uważać, żeby nie poszło za dużo tą stronę. No zobaczymy, czy uda ci się doślizgnąć tego drugiego etapu, ale jeżeli to będzie tak wyglądać, to może być różnie. To chyba tyle, no dzisiaj jesteś... Bezpieczny jesteś. Bezpieczny. No. Dobra, ja bym chciał zaprosić Maję. Jest coś, co cię zaskoczy. Pamiętasz, jak tutaj stałem i mówiłem wszystkim słowa, które sama później stwierdziłaś, że tak cię poruszyły i się z nimi zestresowałaś? Tak, pamiętam. A wiesz, że nie było o tobie? No, narzuciłam sobie wtedy jakąś presję, przez to, że trochę się zestresowałam, że mogło to być jednak o mnie i chciałam potem wypaść jak najlepiej. Samo to właśnie... W dziwną stronę to poszło, nie? Później. Tak, tak. Ja uważam, że jesteś jedną z lepszych osób tutaj i że masz ogromne szanse i potencjał. Chciałbym, żebyś pracowała nad tym, bo widocznie ten stres nie działa na ciebie jakoś tak super dobrze. Mhm. Nie, a tak jak mówię, uważam, że jesteś tutaj jedną z najlepszych, nie? Okej. Okay. Tu jest kilka osób, którzy mają coś innego. Masz grupę ludzi, to kilka osób zapomnisz, kilka osób nie zapomnisz. Myślę, że ciebie bym tak szybko nie zapomniał. Dzięki wielkie. Miło to usłyszeć i na pewno no, postaram się przynajmniej ten stres opanować, jeżeli by taki wystąpił jeszcze. Ja widziałem, jak cię to pochłania, jak cię to zżera i zastanawiam się, skąd to się bierze. Jesteś bardzo dużą perfekcjonistką. I jak coś idzie nie po twojemu, to zaczynasz się stresować. I wiesz, to jest spoko, nie? Jak musisz robić perfekcyjne rzeczy, ale YouTube taki nie jest, no. Mhm. Może cię to zamęczyć, może cię to zgnębić, może właśnie spowodować, że będziesz analizowała, myślała, co zrobiłaś źle, żyła tą przeszłością taką, więc trochę więcej wiary w siebie i pamiętaj, że my widzimy chyba cię lepiej niż ty samą siebie. Okej, okay. Dzięki wielkie. No, mimo wszystko dzisiaj ty i Natalka nie byłyście tymi osobami, o których mówiły, jako jedyne. Dobrze. Dobra wiedzieć. Robota. Dzięki. Jesteś bezpieczna. Dziękuję. No łuki dawaj, no przecież ostatni zostałeś. Ja uważam, że dzisiaj było całkiem nieźle. Biorąc pod uwagę ten szajs, który wcześniej nam serwowałeś. Tak, to tak. Znaczy, bardzo chciałem też, że tak powiem, żeby dobrze mi poszło, nam poszło w zadaniu z TikTokami. Ostatecznie okazało się, że właśnie te dwie rzeczy zawiodły na przykład. Szkoda. Szkoda. Fajna historia. No. Szkoda. No ale na dzisiaj wystarczy, nie? Wystarczy, jesteś bezpieczny. Udało się przemknąć. Dziękujemy wam. Dzięki piękne. Widzi mi, że nie są pewni, czy jutro będę... Czy jutro pokażę więcej, co nie? A ja jestem pewna tego, że jutro pokażę więcej, bo mam po prostu no, dużo energii. Dzięki temu, że dzisiaj zaczęłam być sobą i że przekonałam się, że mogę. No to w takim razie musisz to powiedzieć. No wiem. Może zaczniemy od ten, faworyta twojego. Kasper, my G, man. No dzisiaj chyba nie poszło ci najlepiej, nie? To prawda. No.
Kasper, no jesteś naszym takim tutaj rodzynkiem, nie? No czarnym koniem, tak. Ale się zaraz wykopytnie wszystkie, wszystkie kopyta. Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak się męczył, ale tak, tak zajebiście to wyglądało, jak ktoś się męczył. Świetnie się oglądało, jak no. Cierpisz, tak. Tak, oni mogą wszyscy powiedzieć, że twój TikTok był ale dla mnie był, ja bym go zlajkował, zripostował, dla mnie był zajebity. Myślę, że niektórzy ludzie po prostu coś mają i nigdy się nie zmieniaj, po prostu bądź sobą. Naprawdę. Dziękuję. Jak będziesz miał ochotę, to mogę z tobą nagrać mojego drugiego TikToka. Dobra. Możesz sobie wziąć połączka donat za to, że jesteś mój ulubiony. Tak? Tak, ale tylko niebieski, tylko bo niebieski. Za te inne musimy zapłacić. Takiego ekipowego. Ja bym jednak ci sugerował, żebyś się zmieniał jednak jeszcze trochę, bo inaczej z nim polecisz do domu, nie? Siła wyższa przemówiła, idź tam z powodu, jesteś bezpieczny, no. Dzień, no. To nie wiem, jak można mieć tyle farta w życiu. Oliwia, chodź do nas. Jak ci poszło, Oliwia, dzisiaj na nie wystrasz się challenge? Tam dużo gadałem i w pewnym momencie tak się zastanawiałem, przecież to nie powinienem ja gadać. I byłem cicho. I od wtedy byliśmy cicho razem. Nikt już nic nie powiedział z naszej dwójki. Oliwia, jednego cichego już w ekipie mamy. Dla mnie to nie był dobry performance. O ile, wiesz, reakcja sama w sobie, dobra, była ciekawa, nie? To nie wystarczy, to nie jest wszystko. Nie opowiedziałaś nic o tym, co czujesz, mimo że widziałem w twoich oczach, że czujesz bardzo dużo i wierzysz w to, że to jest ta twoja ręka i brakowało, żebyś to powiedziała tylko. Dominik, pamiętasz, Oliwia jest dzisiaj? Ale ma fajne zebrowe spodnie. Dzięki. To teraz już pamiętasz. Tak. Wiesz co, ja powiem tak. Jeszcze je dzisiaj zobaczysz, ponieważ Oliwia, jesteś zagrożona. Ja wtedy coś ci powiem. Także możesz tam wrócić, jesteś zagrożony. Okej. Pola, podejdź do nas proszę. Pola, na pewno masz szansę, żeby to wygrać. Masz coś silnego w siebie. Wśród tych ludzi robić wrażenie. Przyglądałem się dzisiaj tobie, bo chciałem zobaczyć, czy to, co powiedzieliśmy ci na poprzednim odcinku, czy rzeczywiście po prostu wprowadziłaś to w życie, nie? Chciałem się upewnić w tym, co widzę, więc zadałem też pytanie Michowi, który też nas obserwował tutaj wszystkich dzisiaj i ku mojemu zdziwieniu Michu powiedział, że tak. Że nie czuję od ciebie jakichś toxic vibe'ów i że w sumie jesteś dla niego fajna. Ale ja też tak dzisiaj czułem. Nie ma po co z tym walczyć, nie ma po co tutaj pokazywać, że jesteś taka twarda. Nie trzeba po prostu, no nie musisz zawsze, ty nie musisz nam nic udowadniać. No my cię lubimy po prostu. Jesteś osobą, która mogłaby wygrać ten program, ale zobacz, to nie ty masz diamentowy bilet. Jasne, wiem to, dlatego pracuję nad tym. Z każdym odcinkiem, każdą uwagę biorę do siebie i na drugi odcinek staram się ją poprawić. Nie chciałbym, żebyś ty się zmieniała przez to, że uraziłaś starego dziada, tak? Nie, ale to, że mogę być milsza, to chyba tak jakby, no generalnie mogę być milsza po prostu. Słuchaj, bo to jest trochę też tak, że ty nie będziesz mieszkać ze mną, ty nie będziesz, nie wiem, pracować ze mną, ty nie będziesz ze mną nagrywać, tak? Mi w ogóle by to pasowało, bo ja też jestem zgorzkniały, wiesz. Tylko kwestia, czy ty chcesz taką przypinkę też, jak dopiero zaczynasz tą swoją karierę, nie? Znaczy, no tak jak mówię, ja będę sobą. No właśnie, i tego ja się boję. Nie będę się transformować w nikogo innego, ale pracuję nad swoimi wadami, bo wiem, że je mam i wiem, jakie mam. Życzę sobie, że kiedyś zaufasz nam jako ludziom, a nie tylko jako jurorom. Wydaje mi się, że mógł być też dobry rozdział dla ciebie. Może najwyższa pora, żeby to grono osób zaufanych trochę rozszerzyć do więcej niż jednej osoby. No dzisiaj przechodzisz dalej, moja droga. Widzimy się w kolejnym etapie. Bardzo ci dziękujemy. Dziękuję. Oliwier. Moim zdaniem, Oliwier, twoją największą wadą jest twój wiek, bo to może cię zgubić i to pod każdym względem. Znaczy, dojrzałość, doświadczenie, nie? Performerem jesteś świetnym, nie? Bardzo się do tego nadajesz. Zobacz, jakie były zabawy twojego ego z tobą, nie? Ja mam coś takiego, że teraz powiem ci coś dobrego. W następnym odcinku będę musiał cię znosić, bo ci odwali znowu. To jest trudne, mając 18 lat, żebyś się w tym nie zadłużył, bo możesz być jedną z tych gwiazd, które skończyły, zanim zaczęły. A praca influencera to są lata pracy. To nie jest tak, że ty nawet jak będziesz stary, zrobisz film, który ma milion wyświetleń, to nie ma żadnego znaczenia. Do momentu, kiedy ty nie będziesz bardzo długo trwał w tych swoich wartościach i pokazywał całym sobą, że jesteś na to gotowy. Na dzisiaj na 100% nie jesteś gotowy. Nie możesz tylko liczyć na swój talent. Wiesz, ludzie będą wchodzić ci w dupkę, ci mówić, jak jesteś zajebany, ale przyjdzie moment, że inni ludzie cię dogonią, i wtedy oni sobie pójdą tam. Spróbuj nie zgubić się, że
to ci łatwo idzie i też się skupić na to, że trzeba zap***ać. Naszą rolą dla ciebie będzie spróbowanie wzięcia odpowiedzialności. Czyli jeżeli chcesz tutaj być, z nami pracować, jeżeli chcesz, aby twoja kariera się rozwijała, musisz zacząć brać odpowiedzialność za siebie, za swoje czyny, ponieważ to są rzeczy, których tobie będzie najbardziej teraz brakować. Od razu nagrywasz z nim nutę, nie? No to jest niesamowite. Crazy. A ja się martwię nad tym, nie idę tam przysłuchać tej nuty. Gdzieś jutro będzie ten sam Olivier, po tym jak nagrał tą nutę, nie? Czy ci nie odwali, nie? Dokładnie to samo miałem w głowie, no. I podsumowując, jesteś bezpieczny. Dziękuję. A możecie zaprosić swoich zagrożonych kolegów. Właściwie wszystkich. Właściwie wszystkich. Zapraszamy wszystkich. To Johnny, chodź do nas. Pamiętasz, jak mówiłem wam, że uważajcie, o co prosicie, bo to się spełni? Nie. Cały czas prosisz o to. Ty mówisz, no, żebyśmy cię zostawili w tym programie, to musielibyśmy ci to zrobić dla jaj. Nie nazwałbym tego rezygnacją, bardziej forma, nie wiem, bezradności, ponieważ po prostu... No, okej. Okay. Tak. Jesteś też mega charakterystyczny, nie ma co ukrywać. I wydaje mi się, że to są ogromne plusy, ale w ogóle ich nie wykorzystujesz. W ogóle. Moim zdaniem też, naprawdę, ja szczerze powiem, że nawet jak odpadnę, to wiem, że mi będzie o wiele ciężej, ale że jeżeli będę chciał, to ciężką pracę do tego dojdę i się pozbędę tego shitu w głowie. To może to sprawdźmy. Myślę, że powinniśmy. I myślę, że w takim razie powinieneś zrobić sobie krok wstecz i zastanowić się, próbować podziałać trochę z kamerami, bo być może to jest po prostu twój problem, nie? Skoro nie możesz się otworzyć. Więc Johnny, przykro mi, ale odpadasz z programu. Rozumiem. Przykro jest mi z tego powodu, ale to rozumiem. Możesz podejść teraz do reszty, się z nimi pożegnać, a zaraz wrócimy do reszty tego. Oczywiście i chciałem powiedzieć, że wciąż jestem mega wdzięczny za tą szansę i po prostu wykorzystam to jako naukę w życiu, jako taką lekcję. I tym razem serio, do zobaczenia. Zobaczenia. Skupię się, że wszyscy złapiemy po tym programie. Dobra, no, to jest to zaraz tak działa. Stary jest trochę tak z człowiekiem. Jeszcze bardziej stary. Stańcie proszę pomiędzy kropkami, szczególnie ty, Karolina. No a jak już ci wywołałem, Karolina, to chodź do nas. Karolina, moja ulubienica. Karolina, jesteś w grupie zagrożonych. Jestem w szoku po prostu. Myślę, że dzisiaj, mimo że otworzyłam się dopiero teraz... To nie zasługiwałaś na to, tak? Tak, uważam, że... Nie zasługiwałam na to, bo naprawdę się mocno starałam. Byłam totalnie sobą, robiłam to, co chciałam robić, nie zmuszałam się do niczego. A co, jeżeli to nie wystarczy? Bycie sobą to nie jest gwarancja tego, że przechodzisz dalej. Jesteś zagrożona dzisiaj nie ze względu na dzisiaj, tylko ze względu na to, że dostałaś kredyt zaufania. I teraz zaczęłaś go właśnie spłacać. I uczciwym było w stosunku do całej tej reszty, że jesteś w tej grupie zagrożonych teraz. Jako całokształt, a nie jako dzisiejszy dzień. Dzisiaj było okej, nie? Dzisiaj było okej. Nie byłaś najbardziej barwną postacią, ale było bardzo, bardzo w porządku. I na pewno gdybyś w pierwszy dzień, wiesz, tak się zachowywała jak dzisiaj, czy nawet wczoraj tak się zachowywała jak dzisiaj, to nie byłabyś dzisiaj zagrożona. Ani wtedy. A ja ci powiem, Karolina, że widziałem to, o czym mówiłaś, nie? Widziałem tą zmianę, widziałem to otwarcie i mega się cieszę z tego powodu, ale mam nadzieję, że to nie będzie koniec. I mam nadzieję, że to twoje ostatnie zagrożenie. No bo dzisiaj jesteś bezpieczny. Przechodzisz dalej. Niestety, ale... Jedno z was również opuści ten program. I Radek, ja zacznę od ciebie. Zdarzyło się dużo sytuacji, przez które my, wiesz, mamy też do ciebie troszeczkę inny stosunek co do reszty, ale też więcej wymagamy. Nie czuję, żebyś tym wymaganiom sprostał, nie? Jesteś gorszy od tej grupy, która stoi za tobą. Jeśli chodzi o bycie influencerem oczywiście, nie?
Oliwia nie potrafiła, mimo że męczyłem jak się tylko dało wskazać osoby, której by nie lubiła. Nie potrafiła pod żadnym pozorem. Jak jej mówiłem, że będzie musiała znosić wasze kaprysy i tak dalej, powiedziała, że wszyscy są super. Ale też przez to nie potrafiła wskazać osoby, która ją nie lubi. I życie w tej takiej błogości, to musi być coś wspaniałego. Ja ci strasznie zazdroszczę. Wiesz, jak patrzę na ciebie, to widzę taką naprawdę wspaniałą osobę. Wydaje mi się, że tak jak dobrym jesteś człowiekiem, tak strasznie fatalnym jesteś influencerem na dzień dzisiejszy. Ja jestem twoim fanem, jestem pod ogromnym wrażeniem twojej osoby. Jakbyś, nie wiem, nadepnęła na mrówkę, to byś ją reanimowała. No i to jest coś wspaniałego. O Radka bym mógł tylko powiedzieć, że jak mu tłumaczyliście tu dlaczego i co, że tak jak... Okej. Ty masz włączone odliczanie do odpadnięcia? Ile ci zostało minut, sekund? Faktycznie dzisiaj tak to wyglądało, nie? Ale tak jak mówiliście też, że no, ciężką pracą można wypracować bardzo dużo rzeczy. No tak, ale właśnie tutaj Dominik ci powiedział, że to zupełnie nie widać u ciebie, że to była ciężka praca. Tak, wręcz raczej w drugą stronę, że ty dostajesz te informacje, ale nie czerpiesz z nich. Jak dla mnie to są takie trochę puste frazesy teraz, wiesz? Jeżeli ty uwierzysz w to, co mówisz, to może rzeczywiście gdzieś kiedyś w przyszłości będzie dla ciebie miejsce, nie? Słuchajcie. W dzisiejszym trzecim odcinku programu Twoje 5 minut do hotelu razem z uczestnikami wróci Radek. Oliwia, odpadasz. Bardzo mi przykro. Przykro mi, kurde. Dziękuję za szansę. Jeszcze jedną. Oliwka, przepraszam. To jest taka iskierka. No, ty sobie i tak poradzisz. No, to jest iskierka. Kurwa. Kurwa, że nie mogę się odpalić. Się odpalić. Na półeczku. Wykorzystałem ją źle, ale to nie będzie jedyny. Dobrego, masz wszystko, czego trzeba, tylko brakuje tego przełamania tej ściany. Tak, nie? Brakowało jednego, nie wiem, jednego klocka w tej układance, który po prostu był bardzo ważny. Jonathan, proszę bardzo. Taki mały upominek od nas, dzięki jeszcze raz. Leź do Natalii. Naprawdę super było performance na dole. Ciebie też. Popatrz na nich. Mocna grupa jest, nie? Dzięki, do zobaczenia. Cóż, dziękujemy ci bardzo. Będziemy tęsknić, ja będę tęsknił za tym. To był świetny czas tutaj i ja nie zamierzam się poddawać. Dzisiaj po prostu się już trochę pogodziłem z tą myślą, ale postaram się w tym doszukiwać pozytywów. Tego, jak dużo z tego show wyciągnąłem, tego, jak dużo się nauczyłem i tego, jak to dużo mi może przyjść pomóc, naprawdę. Dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną i trzymam za was wszystkich kciuki. Mam nadzieję, że zrobicie tutaj super robotę. Chciałem wam powiedzieć, że szkoda, że nie poznaliście lepiej, ale to tylko i wyłącznie moja wina, ale jeszcze kiedyś się poznamy i obiecuję wam, że się polubimy.